skład komisji Państwu znany. Wybieraliście Państwo Radę Sołecką. W zebraniu uczestniczyło 63 tym razem mieszkańców Sołecka. Wszystkie głosy były ważne, czyli 63. Nie było głosów nieważnych. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Pani Bożena Woźna 56, pan Jerzy Krupa 62, pan Wiesław Olejniczak 57 i pani Zofia Nowak 62. A zatem Radę Sołecką oprócz pani Sołtys tworzą pani Bożena Woźna, pan Jerzy Krupa, pan Wiesław Olejniczak i pani Zofia Nowak. Gratuluję. Rada Sołecka po zebraniu na moment tutaj pozostała, choćby po to, żeby uwiecznić się na pamiątkowej fotografii. Ja bardzo proszę tutaj panią Sołtys też do stołu prezydialnego, dlatego że pani Sołtys powinna przeprowadzić dwa ostatnie punkty tego dzisiejszego zebrania. No jeżeli są jakieś wolne wnioski, zapytania, to później. Jeśli do tych pytań, które już Państwo zadaliście panu burmistrzowi, Państwo jeszcze coś macie, to jesteśmy do dyspozycji. Jeśli nie, to też się specjalnie nie zmartwimy. Tak, złożę jeden wniosek, żeby nie było tak smutno i ponuro. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim gratuluję pani Sołtys, panu Sołtysowi za dotychczasową pracę. Natomiast chciałem Państwu przede wszystkim podziękować za nasz budżet obywatelski, w którym zagłosowaliśmy na tą wiatę. Udało się, tak jak tu pan Sołtys wcześniej powiedział, udało się to zadanie zrealizować. Natomiast panie burmistrzu, nie do końca to zadanie jest dokończone. Ja już wiem, że już nie można wprowadzać poprawek do budżetu, ale mam nadzieję, że jeszcze tam się znajdą drobne pieniądze, ponieważ w czym jest problem? Problem jest w tym, że ten kompleks siłownia, plac zabaw i wiata, no fajnie by było, jakbyśmy to doświetlili. I to nie chodzi o lampę ze stałego prądu, tylko byśmy zawnioskowali za lampą solarną, dwuramienną. Pan burmistrz ostatnio na spotkaniu tutaj przedwyborczym mówił o takim programie. I bardzo bym prosił, żeby ten wniosek zapisać. Myślę, że mieszkańcy się zgodzą ze mną, że jest to tam potrzebne. Ktoś powiedział, dlaczego lampa solarna, że ona nie będzie świecić tam do rana. Tam do rana nikomu nie jest potrzebna. Tam jest potrzebna wieczorem, ewentualnie do jakichś późnych godzin. Ona w zupełności wystarczy, bo już żeśmy diagnozowali tego typu oświetlenie. I na tej siłowni, na tym naszym kompleksie byłoby super, jakby taka lampa była tam posadowiona i to jest mój wniosek. I bardzo dziękuję z góry za przyjęcie i za realizację. Myślałem, że pan Paweł poprosi, żeby kiełbasa na grilla kupić, z tym byłby większy problem. Natomiast mamy w budżecie takie zadanie, jak wykonanie oświetlenia solarnego na terenie gminy. Jesteśmy na etapie zbierania póki co tych propozycji miejsc, w których mogłoby to oświetlenie solarne być wykorzystane. Także jest to bardzo odpowiedni moment na złożenie takiego wniosku. Jeżeli wnioskujemy, to ja jeszcze jeden drobny. O zainstalowanie czy umocowanie jakiegoś projektora, bo ja co prawda mam blisko, mogę zdążyć, ale niekoniecznie. Przy takim tam posiedzeniu. Czyli możemy mieć po pewnie przyjemne sytuacje. Jak są możliwości takich prac polarnych, to może z pierwszej lampy na Biedronie kupić. Tak jak mówię, my na razie zbieramy propozycje, to będzie trzeba oczywiście obejrzeć, bo chcemy zbierać miejsca, które będą optymalne. Tam jest bardzo ciemno, a przybywa mamy gdzieś i coraz więcej się tam buduje. No jasne. Czy jeszcze? Jeżeli nie ma nic, to... Bardzo
Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję.